To może być jedno z ważniejszych odkryć zatopionego wraku polskiego okrętu. Być może jesteśmy świadkami rozwiązywania zagadki polskiego niszczyciela Kujaw, jak zatonął 72 lata temu po wybuchu miny u wybrzeży Malty. Nikt nie znał jego dokładnej pozycji, ale podwodny robot zrobił pierwsze zdjęcia wraku. Leży prawie 100 metrów pod wodą i czeka na ostateczne odkrycie swoich tajemnic. Jan Błaszkowski. To nie te malownicze zdjęcia stolicy Malty, La Valette na Morzu Śródziemnym, są dziś unikalną pamiątką z pobytu na wyspie. Ale ten mało wyraźny podwodny film zrealizowany niedaleko brzegu. Pierwszy i na razie jedyny taki w historii. Jest bingo, czyli trafiliśmy. Grupa polskich nurków w tej plątaninie blach zobaczyła wrak. Poszukiwany od ponad 70 lat ślad polskiej historii. Taki laik nie zobaczy, że to jest karabin maszynowy. To wszystko mówi nam i potwierdza, że jest to niszczyciel klasy Hunt, a takim był ORP Kujawiak. Zdaniem historyków, jeśli to rzeczywiście niszczyciel Kujawiak, odkrycie ma ogromne znaczenie. Że jest to sensacja. To najmniej znany polski okręt i jeden z trzech nigdy nie odnalezionych polskich wraków z II wojny światowej. W 1942 roku Kujawiak wpłynął na minę, gdy ochraniał konwój z zaopatrzeniem zmierzający na wyspę. Ten okręt służył niespełna ponad rok polskiej nawigacji wojennej. Brał udział w dwóch bardzo poważnych operacjach, w drugiej zginął na podejściach do Malty. Praktycznie nie mamy żadnych obiektów świadczących o chwale marynarzy, którzy walczyli na tym okręcie o wolną Polskę. Polska wyprawa na Maltę przez ponad tydzień przeczesywała przypuszczalne miejsce zatonięcia Kujawiaka. Żmudne i nudne pływanie. Godzina 6:12, tylko ciężką pracą możemy odszukać i odnaleźć to, czego wcześniej nikt nie odnalazł. Tydzień poszukiwań i nagle sygnał z sonaru, a po chwili... Pierwsze zdjęcia nie pozostawiają wątpliwości. Zgadza się wszystko. Rozmiar, kształt, detale. To wrak polskiego niszczyciela ORP Kujawiak. Dla każdego nurka bardzo ważnym jest, żeby odnalazł swój wrak. My go odnaleźliśmy. Do badania wraku Polacy użyli podwodnego robota skonstruowanego przez jednego z uczestników wyprawy. To pierwsze zdjęcia z głębokości około 100 metrów. Na samym początku niedowierzanie, czy to na pewno to. Odkrycie wstępnie potwierdzili już historycy z Uniwersytetu na Malcie. Pozycja wraku nie zostanie ujawniona, by nikt go nie rozgrabił. Będziemy robili wszystko, co w naszej mocy, aby ten wrak został uznany jako grób wojenny i żeby był pod ochroną. I był traktowany tak jak cmentarz polskich żołnierzy, którzy polegli w obronie Malty. Jan Błaszkowski, Fakty.